Iwan Komarenko łaknie atencji. Reagujemy na apel piosenkarza. Łucja Siennicka. 2 min. Czytania. 18 sierpnia 2023, 17:31. Podziel się. Zareaguj. Iwan Komarenko opublikował w sieci nagranie, w którym prześmiewczo zwrócił się do dziennikarzy. Okazuje się, że dwa jego najnowsze wpisy nie spotkały się z zainteresowaniem mediów, na co postanowił się poskarżyć. Fotografia Instagram Iwan Komarenko. Iwan Komarenko miał szansę na zrobienie naprawdę spektakularnej kariery w Polsce. Do naszego rodzimego show biznesu wprowadził go Michał Wiśniewski, który obecnie nie ma o nim dobrego zdania. Wkuwia mnie, mówił Wiśnia, lecz okazuje się, że nie tylko jego. Internauci co róż wytykają Iwanowi, że ten przeczy założeniom nauki, wspiera putinowską propagandę i zmyka przed poborem do wojska. Redakcja poleca. Iwan Komarenko chwali ceny paliw w Rosji. Siedź tam i nigdy więcej nie wracaj. Iwan Komarenko zachwycony dymisją Adama Niedzielskiego. Do widzenia, ministrze śmierci. Wpisy Rosjanina niemal regularnie grają na nerwach opinii publicznej. W efekcie fani Iwana co jakiś czas pytają go o to, czy mógłby już nigdy nie wracać do Polski. Na przekór wszystkim, on jednak wraca i dodatkowo wygłasza frazesy o odwadze, wolności i prawdzie. Jak można by się spodziewać, internauci nie pozostają mu dłużni i zasypują go kolejnymi pseudonimami. Przypomnijmy, że do tej pory Komarenka figurował już jako ruska onuca czy kacapska onuca. Iwan Komarenko z prześmiewczym apelem do dziennikarzy. Wiedzieliście, że taki z niego złośnik. Rosyjski piosenkarz jeszcze do niedawna przebywał w swojej ojczyźnie, gdzie regularnie odwiedza mamę. Wszystko wskazuje jednak na to, że zdążył powrócić już ze wschodnich wojaży, co udokumentował w sieci dwoma wpisami. W pierwszym z nich covidowy celebryta zrelacjonował wizytę u przyjaciela, którego poznał na jednej z demonstracji przeciwko wirusowi. W drugim zaś Komarenka pochwalił się wizytą w lokalnej kawiarni. Ku wielkiemu zdziwieniu artysty, jego wpisy nie spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów. Iwan zwrócił się więc z apelem do dziennikarzy, w którym zasugerował, że portale boją się o nim pisać. Ostatnio wrzuciłem dwa nowe posty i wiecie co, zauważyłem, że dziennikarze w żaden sposób tego nie skomentowali. Niebywałe. Hej pismaki, co z wami? Przecież wchodzicie na mój profil codziennie. Ja o tym doskonale wiem. Gdzie są wasze odważne nagłówki? Wynocha z Polski ruska onuco, wypad z Polski kacapski śmieciu, powinieneś się wstydzić, internauci bezlitośni. Wystraszyłeś się poboru kacapie. Czyżbyście czegoś się przestraszyli? Jakieś przecieki, czytamy. Jak widać, wpis rosyjskiego artysty nie umknął naszej uwadze. Prędko okazało się jednak, że nie tylko naszej. W komentarzach pod załączonym nagraniem udzielili się także internauci, których widocznie zezłościła roszczeniowość jego mościa. A dlaczego mieliby skomentować? Co z ciebie za figura, że mieliby o tobie pisać?
myślisz, że oni nie mają się czym zajmować, tylko Iwankiem? Kropka. Uważam, że są naprawdę ważniejsze rzeczy na świecie, niż uliczny grajek. Wrzuciłeś dwa posty. WoW, klękajcie narody. To naprawdę temat na czołówki gazet. Reklamę chcesz za darmo? Nawet takie gazety mają cię w dupie. Ty jesteś jednak menda. O, ty to jednak wszystko czytasz, pisali zdziwieni internauci.